Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku bliźniąt. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla Was nagrać horoskop na miesiąc sierpień 2020 roku. Moi drodzy, przede wszystkim to przychodzę dzisiaj do Was z gratulacjami, gdyż to właśnie Wasz znak Zodiaku w ubiegłym miesiącu pod swoim filmikiem miał największą ilość łapek w górę i to właśnie Wy na sierpień otrzymacie dziś ode mnie czytanie rozszerzone, w którym dodatkowo znajdą się takie sfery życia jak nauka i egzaminy, relacje międzyludzkie i rodzina, podróże, wyjazdy oraz ostrzeżenia. Tak, oprócz tych czterech podstawowych sfer życia, które zawsze Wam co miesiąc przedstawię. Moi drodzy, jeżeli w następnym miesiącu również chcecie otrzymać czytanie rozszerzone, to oczywiście zachęcam Was do dawania łapek w górę, abyście znowu otrzymali horoskop rozszerzony. Jeżeli jesteś osobą nową na kanale, to witam Cię serdecznie i serdecznie zapraszam i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyś była ze wszystkim na bieżąco. Jeszcze na koniec tego filmiku, moi drodzy, chciałbym Was zaprosić w pewne miejsce, tak? Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany czytaniami indywidualnymi, to wszystkie potrzebne do tego informacje znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem ja przechodzę już tutaj do tasowania karty dla Was na sierpień 2020. Zobaczmy, bliźnięta i sierpień 2020, czytanie rozszerzone, finanse, praca, nauka, egzaminy, uczucia, relacje międzyludzkie i rodzinne, wyjazdy, zdrowie, ostrzeżenie i karta rady. Zobaczymy, cóż dla bliźniąt, bliźnięta i sierpień 2020. Czytanie rozszerzone. Jakie tu energie dla bliźniąt na sierpień się nam pokażą. Zobaczmy, bliźnięta. Co niektóre z bliźniąt powinny zwrócić uwagę na rozczarowanie emocjonalne przez jakąś osobę, z którą rozmawiacie online, przez internet, tak? Wcale nie musicie znać tej osoby na żywo, niemniej jednak mam pokazane, że co niektóre bliźnięta w sierpniu mogą zostać urażone czy też zranione poprzez osobę z internetu, poprzez pisanie z kimś przez internet, tak? Jakieś rozczarowanie, ale to jeszcze zobaczymy, co wyjdzie dokładnie na sferę emocjonalną. A teraz wyłóżmy sobie karty na poszczególne sfery życia. Bliźnięta, sierpień 2020. Patrzymy. Finanse i praca. Nauka i egzaminy. Uczucia. Relacje międzyludzkie i rodzinne, wyjazdy, podróże, zdrowie, ostrzeżenie i rada. Czy moi drodzy, patrzymy. Cóż tutaj dla naszych bliźniąt, tak? Patrzymy. Pierwsze co? To praca i finanse. Patrzę, czy wszystko widać dobrze. Myślę, że pracę i finanse rozdzielimy sobie na osoby szukające pracy oraz na osoby pracujące. Jeżeli jesteś osobą szukającą pracy, to mam pokazane, że możesz mieć pewnego rodzaju blokady związane ze znalezieniem pracy w sierpniu. Czym może być to spowodowane? Może być to spowodowane tym, że oferty prac, które będziesz otrzymywał, które będziesz otrzymywała, nie będą satysfakcjonujące dla Ciebie. I w Twoim mniemaniu, w Twoim spojrzeniu na te oferty będą one ograniczające. Być może będą
to prace, które będą uwłaczać Tobie pod względem Twojego wykształcenia czy też doświadczenia i przez to może być problem. Również problemem w znalezieniu pracy może być zasiedzenie. To, że już długo jesteście w jednej energii i ciężko Wam będzie teraz wyjść poza ten schemat tego własnego bezpieczeństwa, tak? Aby otworzyć się na coś więcej, gdyż jesteście troszkę pozamykani. Być może chcecie konkretnie jakiś rodzaj pracy, konkretnie jakaś dziedzina, tak? A tutaj niestety żyjemy w takich czasach, że trzeba jednak spojrzeć na wszystko troszkę z szerszej perspektywy. I teraz dla bliźniąt pracujących. Jeżeli jesteś bliźniaczkiem pracującym, to mam pokazane, że Twoja sytuacja zawodowa będzie stabilna. Żadnych tutaj zmian większych w sierpniu nie będzie. Jeżeli masz pracę, to energia wskazuje na to, że pracę dalej będziesz posiadał. Jeżeli masz jakieś konkretne stanowisko, to również konkretne stanowisko będziesz nadal miała. Żadnych tutaj większych zmian nie będzie, także jeżeli Wasza sytuacja finansowa, Wasza sytuacja zawodowa jest satysfakcjonująca i dobra, no to dobrze, no bo będzie tak dalej, tak? A jeżeli znajdujecie się w takim punkcie, że jesteście niezadowoleni ze swojego życia zawodowego, no to może być tak, że jeszcze sierpień nie będzie miesiącem do zmian w Waszej sferze zawodowej. Jeżeli chodzi o finanse dla bliźniąt, sytuacja finansowa powinna być stabilna, niemniej jednak pokazuje mi się tutaj jakieś oszczędzanie. Być może co niektórzy z Was będą troszkę bardziej oszczędni, czy też nawet skąpi w miesiącu sierpniu, co wcale nie musi być złe, tak, gdyż jest pokazane, że możecie w sierpniu chcieć na coś odkładać pieniądze. Patrzymy teraz na naukę i egzaminy, tak? Być może ktoś z Was tutaj będzie tą sferą zainteresowany. Wiadomo, jest to czytanie ogólne, nie wszystko dla każdego. Jeżeli chodzi o tą szkołę, naukę, egzaminy, mam troszkę pokazane przy Was takie bujanie w obłokach i taką niepewność. Może być tak, że ogląda to bliźniak, który stoi teraz przed wyborem jakiejś szkoły bądź jakiegoś kursu, to mam tutaj pokazane, że będziesz miał problem z wyborem konkretnej szkoły, konkretnego kursu, dlatego że będzie wiele opcji, które będą Cię bardzo kusiły i troszkę nawet omamiały, przez co nie będziesz miała zdolności do tego, aby wybrać jedną i konkretną dziedzinę. Jeżeli chodzi o egzaminy, to mam tutaj pokazane, że powinniście zwrócić uwagę na rozkojarzenie, gdyż właśnie rozkojarzenie może Wam przeszkodzić w zdaniu egzaminu. Zobaczmy teraz na uczucia, tak? Czyli ta sfera, która zawsze jest przez Was chyba najbardziej lubiana, z tego co wiem, z mojego doświadczenia. No, ale w tym miesiącu może nie być wcale tak bardzo przez Was lubiana ta sfera uczuć, gdyż mam tutaj pokazane straty, zguby i zubożenie emocjonalne. Ale pozwolę to sobie rozdzielić na singli oraz na osoby w związkach. Jeżeli jesteś, mój drogi, moja droga, singlem, singielką, to mam pokazane, że w sierpniu jeszcze nie znajdziesz drugiej połówki. A co może być przyczyną tego, że nie znajdziesz drugiej połówki? Po pierwsze, przyczyną może być to, że masz w sobie bardzo dużą pustkę w sercu, dlatego że czujesz się okradziony, czujesz się okradziona emocjonalnie przez kogoś z przeszłości i nie potrafisz sobie teraz kompletnie z tym poradzić. Może być również tak, że jesteś bliźniakiem singlem, który ma niskie poczucie wartości i będziesz miał problem z tym,
aby znaleźć osobę, która cię doceni, która będzie doceniała twoją wartość zewnętrzną, jak i tą wewnętrzną, tak? No, na to powinniście na pewno single zwrócić w tym miesiącu uwagę. Po drugie, może być tak, że wy lub druga osoba, którą będziecie w sierpniu zainteresowani, pokazuje mi się tutaj takie żebranie o miłość, tak? Że ty albo ta druga osoba, którą będziesz zainteresowana, może właśnie mieć taką tendencję do żebrania o miłość. Ale jeżeli chodzi o znalezienie drugiej połowy w sierpniu, to ja tego nie widzę, gdyż jest tutaj więcej strat niż zysków. Teraz dla bliźniąt w związkach. Bliźnięta w związkach muszą uważać, dlatego że mam pokazane, że co niektóre związki w sierpniu mogą się rozpaść, gdyż tutaj już za dużo goryczy się wylało, tak? Za dużo negatywnych spraw już tutaj prawdopodobnie od 5 miesięcy powychodziło na jaw i ten sierpień może być taką właśnie kulminacją tych wszystkich negatywnych energii i związek, który jest oparty na słabych fundamentach, po prostu może się zakończyć. Kolejną sprawą, na którą warto tutaj zwrócić uwagę, to, że może nie zauważasz tego, że twojemu partnerowi, twojej partnerce czegoś brakuje. I w drugą stronę, być może twój partner, twoja partnerka nie zauważa tego, że to tobie czegoś tutaj brakuje, tak, w tej relacji. I na to również w sierpniu powinniście zwrócić uwagę, moi drodzy. To teraz relacje międzyludzkie i rodzinne, tak? Dobrze. Tutaj widać wszystko dobrze. Jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie i rodzinne, to na szczęście pokazuje mi się tutaj fajna atmosfera. Na pewno lepsza atmosfera, lepsza energia na te relacje międzyludzkie i rodzinne niż na uczucia. Czego możecie się spodziewać w sierpniu w relacjach międzyludzkich i w rodzinnych? Na pewno możecie spodziewać się tego, że ktoś będzie chciał wyciągnąć do Was pomocną dłoń. Przy tej karcie jest to bardzo częste, że ktoś zauważa, być może właśnie dobry przyjaciel, dobra przyjaciółka, kochana siostra, mama, zauważy to, że niekoniecznie idzie ci tak, jakbyś chciał, tak jakbyś chciała w tej sferze uczuciowej, i ta bliska tobie osoba będzie chciała troszkę wypełnić tą pustkę. Będzie starała się pomóc ci w tym, abyś nie czuła się tak samotna w tej sferze uczuciowej i oddać troszkę pozytywnej energii od siebie dla was. Także jeżeli chodzi o relacje te międzyludzkie i rodzinne, to bardzo dobrze, fajna energia. Pokazują mi się tutaj takie głębokie, szczere relacje, oparte na fajnych, szczerych uczuciach, bo ktoś szczerze będzie chciał wam pomóc, gdyż będzie widział, że może nie jesteście do końca szczęśliwi, nie jesteście do końca tacy, jacy byliście kiedyś. Dobrze, moi drodzy, teraz zobaczmy, cóż na wyjazdy, na podróże. Sobie położymy tak, żeby było widać. No świetnie, wyjazdy i podróże fantastyczne. Możecie w sierpniu wyjeżdżać, możecie w sierpniu podróżować. Co dla Was jest wskazane, moi drodzy? Wskazane dla Was jest tutaj wszelkiego rodzaju miejsca słoneczne, ciepłe, tak? Czyli ciepłe kraje, słoneczne kraje, a nawet polskie morze, plaża, tak? Wszędzie tam, gdzie jest ciepło, słonecznie, pięknie. Ogólnie rzecz biorąc, wiadomo, horoskop jest horoskopem ogólnym, ale wiele z bliźniąt może liczyć na fajne wyjazdy, fajne wakacje, fajne, pozytywne podróże w sierpniu. Także ta sfera życia naprawdę fajnie to wygląda. Teraz zobaczymy na zdrowie. Cóż tarot radzi Wam, abyście zwrócili uwagę w zdrowiu? Zdrowie wasze będzie dobre, wasze zdrowie będzie dobre, będziecie w sierpniu silni, pokonacie przeszkody, które mogły wam wcześniej dokuczać, doskwierać.
Na co delikatnie co niektóre bliźnięta mogłyby zwrócić uwagę? Na sprawy związane z ciśnieniem oraz na ogólną odporność organizmu. Pomimo tego, że to jest lato, to już można zacząć się jakoś zabezpieczać, gdyż jesień tuż, tuż. Czas mija bardzo szybko. Także moi drodzy, zdrówko fajne, bardzo dobre zdrowie. Niech się dzieje, tak? Zobaczmy teraz ostrzeżenie, przed czym tarot chce ostrzec. Moi drodzy, tak, mamy tutaj kartę wisielca na ostrzeżenie. Uważajcie na wszelkiego rodzaju straty. Ja mam wrażenie, patrząc też na inne karty, gdyż nie interpretuję tylko tej jednej, patrzę na inne straty. Nie widzę tutaj strat materialnych, ja tutaj widzę te straty emocjonalne. Tarot ostrzega Was przed stratami emocjonalnymi. Widzicie, tutaj jest piątka denarów, która jest bardzo zubożałą energią, a tutaj mamy wisielca, który w boskim tarocie poprzez swoje zawieszenie, poprzez pozycję, w której się znajduje, traci pieniądze, które równie dobrze mogą być tutaj właśnie symbolem tych uczuć. Czas tutaj, klepsydra jest przewrócona, czas stoi w miejscu. Uważajcie na uciekający czas. Korzystajcie, korzystajcie. Zdrowie będzie Wam dopisywało. Świetny czas na podróże. Korzystajcie z tego. Po prostu korzystajcie i nie pozwólcie na to, aby czas uciekał Wam przez palce, tak jak temu wisielcowi uciekają te denary. No i jaka rada dla Was, moi drodzy? Jeżeli chodzi o radę, to tarot radzi Wam, abyście w tym miesiącu byli dociekliwi. Jeżeli coś będzie Was ciekawiło, będziecie mieli potrzebę, aby się czegoś dowiedzieć, to jak najbardziej bądźcie dociekliwi i szukajcie złotego środka. Kolejna rada dla Was od tarota jest taka, abyście w tym miesiącu nie zwracali uwagi na plotki oraz brali przez palce to, co usłyszycie, gdyż niektóre informacje w sierpniu, które będą do Was docierały, niestety z prawdą wiele mieć nie będą miały. Dobrze, moi drodzy, ja Wam ślicznie dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji. Miejsce, w które chciałem Was zaprosić, to nowo założony przeze mnie Instagram, na którym będę starał wyciągać dla Was karty dnia. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to link do tego Instagrama znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem ja życzę Wam udanego miesiąca i aby tylko to, co dobre, spełniło się z tego horoskopu. Trzymajcie się.